Ostatnio miałem takie dość trudne dla mnie zlecenie, dlatego że nigdy nie zdarzyło do tej pory mi się wisieć na linie. Była to akurat, był to prawie pionowy dach i wiecie, to pierwszy raz wisząc na tym dachu zdałem sobie sprawę, że między tym, co obserwuję, czyli między tym, co nazywa się dzisiaj, a niebem dzielił mnie 10 mm liny. I że tylko ta lina była w stanie utrzymać mnie, żebym się po prostu nie przekręcił. No ale niestety zabrakło nam liny, więc poprosiłem chłopaków, żeby przynieść linę z mojego samochodu, czyli moją linę. No i chłopaki przynieśli tą linę i ten człowiek, który z nami pracował, wziął tą linę i pyta się mnie, czy ta lina go utrzyma. Popatrzyłem na tą swoją linę, popatrzyłem na jego linę i zdałem sobie sprawę, że ta lina, którą jeszcze wczoraj uważałem, że ona jest dobra, do tego, co mam zrobić dzisiaj, się nie nadaje. I mówię, Boże jedyny, dziękuję Ci za taką informację, że do tej pory to, co uważałem, że było dobre, że to, co mnie trzymało, czyli ten poziom prawdy, bo jedna i druga nazywa się lina, nie? Ale ona się do niczego po prostu nie nadawała. I zrozumiałem, że to, co jeszcze wczoraj uważałem za rzecz, która będzie mnie utrzymywała przy życiu, czy jakiś poziom prawdy, to jest wczoraj. A dzisiaj dowiedziałem się nowej rzeczy, że po prostu ta rzecz się nie nadaje i spokutowałem z tego i muszę wymienić liny. Druga rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest taka rzecz, że jeśli chcecie wejść głębiej w relacje, musicie przestać patrzeć na człowieka przez pryzmat jego darów. Jeśli będziecie patrzyli na człowieka przez pryzmat jego darów, przez pryzmat rzeczy, które robi, będziecie patrzyli tylko cząstkowo. Ja zajmuję się elektryką, zajmuję się hydrauliką. Jeśli będziecie patrzyli na mnie jak na hydraulikę, tak usłużę Wam rzeczami z pułapu hydraulika. Ale ja nie nazywam się hydraulik, nazywam się Tadeusz. Takie mam imię. I jeśli chcecie wejść w głębsze relacje z ludźmi, nie patrzcie cząstkowo, tylko to, co w danym momencie wy potrzebujecie, bo odbierzecie tego człowieka częściowo. Jeśli już nie będziecie mieli problemu, powiedzmy, z przepchaniem kibla, nie będziecie potrzebowali hydraulika, więc nie będziecie potrzebowali mnie. Więc jeśli tak będziecie patrzyli tylko częściowo na ludzi, no to niestety się okaże, że w którymś momencie nikogo nie będziecie potrzebowali. Dokładnie.